Zbliżają się Mistrzostwa Świata w biatlonie, które po raz szósty w historii zagoszczą w dobrze znanej polskim kibicom włoskiej Anterselwie. Z tej okazji chcielibyśmy zaprezentować polskich biatlonistów, którzy mają w dorobku medale Czempionatu Globu. Na pierwszy w historii polskich startów medal musieliśmy czekać do 1965 roku i zawodów w norweskim Elwerum. Wówczas Polska trójka Stanisław Szczepaniak, Józef Rubisz i Józef Gąsienica Sobczak wywalczyła brąz w sztafecie 3 razy 7,5 km. Rok później Polacy ponownie stanęli na podium, tym razem w sztafecie 4 razy 7,5 km, zdobywając srebrne medale w Gapa. Do trójki szczęśliwców z Elwerum dołączył Stanisław Łukaszczyk. W Niemczech srebro w biegu indywidualnym wywalczył także Gąsienica Sobczak, który przegrał jedynie z Norwegiem Jonem i Stadem. W 1967 roku podczas zawodów, które odbyły się w miejscowości Altenberg we wschodnich Niemczech, tytuł wicemistrza świata w biegu indywidualnym zdobył Stanisław Szczepaniak, który przegrał tylko z biatlonistą z ZSRR Wiktorem Mamatowem. Cztery lata później w fińskim Hamenlinam, nasza sztafeta ponownie znalazła się w trójce najlepszych na świecie. Józef Rożek, Andrzej Rapacz, Aleksander Klima i Józef Stopka przegrali jedynie z ówczesnymi potęgami, czyli ZSRR i Norwegią. W 1975 roku Polacy po raz ostatni stanęli na podium w rywalizacji sztafet. Z Anterselwy czwórka Szpunar, Rabacz, Zięba i Truchan wyjechała z brązowymi medalami. W 1997 roku z miejsca o czołowej trójce mogli cieszyć się jeszcze Wiesław Ziemianin, Jan Ziemianin, Wojciech Kozup i Tomasz Sikora, ale w biegu drużynowym. Największy sukces w historii polskich startów na mistrzostwach świata przypada na 1995 rok i czempionat we włoskiej Anterselwie, gdzie w debiucie na mistrzostwach świata złoto wywalczył Tomasz Sikora. Polak w świetnym stylu triumfował w biegu indywidualnym z przewagą ponad 30 sekund nad Norwegiem Tyldumem. Na kolejny indywidualny sukces podczas mistrzostw świata Sikora czekał do 2004 roku i zawodów w Oberhofie. Wtedy wywalczył srebro także w biegu indywidualnym, przegrywając jedynie z legendą francuskiego biatlonu Rafaelem Poiret. A w kolejnym odcinku przyjrzymy się bliżej polskim biatlonistkom, które również zdobywałem medale mistrzostw świata.